No hej, hej, słuchajcie, jestem z powrotem. Powiedziałem, że przerwa będzie króciutka. Niechcący zamiast przerwy, obrazka z przerwą, dałem wam obrazek z takimi referencjami, tak? Czy powiedzmy opiniami na temat tego, co robię. Słuchajcie, pamiętajcie, że jak tylko chcecie, potrzebujecie porady, możecie się do mnie odezwać, umówić się ze mną na konsultację. Jeżeli chcecie poznać swoje poprzednie wcielenia, to też chętnie służę pomocą jako jasnowidz w odczytywaniu waszych poprzednich wcieleń. I takie odczyty są jako nagranie MP3, ponadgodzinne, zawierają również odczyt kolorów aury i ważnych dat na najbliższy rok. Takie coś też robię, tylko na to się troszeczkę dłużej czeka, dlatego że to wymaga bardzo dużo roboty. Nie, słuchajcie, dałem to i tak mi się przypomniało, że mogę wam w sumie powiedzieć jedną taką historię, ale to będę tak, żeby nie było wiadomo kto, okej? Okay? Bo chodzi o całkowitą gdzieś prywatność, mam jednakże zgodę na to, żeby pewne elementy po prostu powiedzieć. Słuchajcie, dzwoniła do mnie jedna dziewczyna, rozmawialiśmy na temat różnych możliwości jej pracy i tym podobne rzeczy, wszystko wspaniale. To się wydarzyło jakiś teraz miesiąc temu, gdzieś tak, coś koło miesiąca temu. Wszystko wspaniale, wszystko super. Fajna praca, fajny job, fajna pozycja, fajne zarobki. Wszystko szło dobrze, ale wiecie co? Po prostu pojawiła mi się taka czerwona lampka i ja mówię: słuchaj, nie wiem czemu. Ja widzę po prostu tak, jakby ci ludzie w pracy mieli zaatakować i oskarżyć o jakieś przekręty czy coś takiego. Coś tak, jakby cię o złodziejstwo posądzili czy coś. Słuchajcie, no na ten moment, kiedy rozmawialiśmy, po prostu było to całkowicie niemożliwe, bo wydawałoby się, że pozycja dobra, ludzie życzliwi w pracy i tym podobne rzeczy. I słuchajcie, okazuje się, dziewczyna po prostu odezwała się, przysłała mi informację, że w jej pracy po prostu została wmanewrowana, przez co po prostu no, praca poszła się, brzydko mówiąc, walić, została wmanewrowana w rzekome jakieś, słuchajcie, zafałszowanie i kradzież dokumentów firmowych, co po prostu wydawało się niemożliwe, bo w tym momencie, kiedy ona ze mną rozmawiała, wszystko szło w tym kierunku, że nawet powinna i awans dostać, że to jest pozycja dobra czy cokolwiek. Jednakże pojawiło mi się takie ostrzeżenie, że tam ktoś po prostu szyje przeciwko niej. I okazało się, że niestety wyszyli. Okazało się, że wyszyli. No jak się skończy sprawa? No sprawa skończy się, słuchajcie, tam będzie w tym wszystkim i prokuratura, tam w tym wszystkim będzie i rozprawy sądowe i tym podobne rzeczy. No efekt jest taki tak naprawdę, że praca spadła na drzewo, tak? Ja wiem, co się wydarzy dalej. My oczywiście rozmawialiśmy, także ja wiem, co się wydarzy dalej. Ja wiem, że to jest ta dziewczyna, wiecie, spadnie na cztery łapy. Ja wiem, że to wszystko po prostu, jak to mówią, prawda wypłynie, tak jak oliwa. Ale na dzień dzisiejszy po prostu jest to sytuacja wręcz taka, powiedziałbym, tragiczna. I teraz widzicie, kurczę, jak to jest. Człowiek rozmawia z drugim człowiekiem i ma nagle taki przebłysk. Ma nagle taki przebłysk, pojawia się coś. Ja, wiecie, często oczywiście podczas takich konsultacji ze mną pojawia się takie pytanie, czy mam jakieś ostrzeżenia, czy coś. Jak jest, to jest, jak nie ma, to nie ma. Jak widzę coś dobrze, to mówię, że dobrze, jak widzę ostrzeżenie, to mówię to ostrzeżenie. I tu się pojawiła taka naprawdę bardzo silna lampka, powiedziałbym tak, ja to określam, czerwona lampka, po prostu tam się sygnał pojawił, wiecie, alarmowy, że coś tam się dzieje niedobrego. I wszystko wskazywałoby na to, że jest to kompletna bzdura. Niestety, niestety, ten przebłysk okazał się bardzo prawdziwy. Okazał się bardzo prawdziwy. To tak na marginesie chciałem wam po prostu taką historię opowiedzieć. Nie mogę więcej szczegółów, wiecie, tutaj jakby mówić, bo zawsze się pytam nawet o zgodę. Słuchajcie, jak mi ktoś na miłe referencje, nawet napisze miłą opinię na temat mojej pracy, to też się pytam, czy mogę ją umieścić. Oczywiście bez podawania imienia, nazwiska. Dla mnie po prostu jest to priorytet numer jeden, tak? Nie rozmawiamy o osobach po imieniu, nazwisku, bez pozwolenia i tym podobne rzeczy, w szczególności na takim YouTubie. To jest co innego, oczywiście, jak wy pytacie na YouTubie, no to wtedy to jest troszeczkę inna sprawa, bo wy sami zadajecie pytanie publicznie. I ja wam wtedy w domniemaniu publicznie na to pytanie odpowiadam. Ale są pewne pytania, są pewne sytuacje, które można tylko i wyłącznie poruszyć podczas konsultacji. Sam na sam. Dobra, słuchajcie. Jesteście z powrotem, no to przejdźmy.
Ja się, powiem wam szczerze, posługuję notatkami, bo to było niebywałe wydarzenie na swój sposób. Jak wiecie, ja, tak już powiedziałem, ja eksperymentuję z tak zwanym śnieniem świadomym. Zresztą chcę niedługo zrobić dla was też taki kurs, żebyście się mogli tego nauczyć, bo to jest fantastyczne. To jest odkrywanie tak naprawdę drugiej części swojego życia, która jest o wiele szersza i bogatsza, a kompletnie zignorowana, dlatego że no, tak nas wychowano, nie? Śpimy i tak naprawdę tam nie, no, jedna trzecia życia po prostu tego, i powiedziałbym, o wiele bogatszego, zostaje kompletnie gdzieś tam zapomniana, wyrzucona, odrzucona, więc pomyślałem, że zrobię taki kurs, bo tego można się nauczyć. To jest nawet relatywnie proste, żeby się tego nauczyć. Słuchajcie, w wielu medytacjach zdarzały się już różne sytuacje. Ja uważam, że pewne rzeczy bywają symboliczne, pewne mniej symboliczne. To jest zawsze temat trudny. Na przestrzeni ostatniego tygodnia miałem dosyć bardzo ciekawe doświadczenie. Mianowicie poznałem podróżnika w czasie. Poprzez medytację. W stanie takim medytatywnym. Pracując przy okazji nad zupełnie czymś innym. Doświadczyłem kontaktu z podróżnikiem w czasie. Przynajmniej z bytem, człowiekiem. Człowiekiem, który tak się przedstawił jako podróżnik w czasie. To było bardzo dziwne, bo to było, powiedziałbym wam, to było kilka razy na przestrzeni tygodnia. Po prostu pojawiło się to, jakby przyrastało. Pierwsze było dosyć takie, wiecie, bardzo szybko się zakończyło. Bardzo szybko się zakończyło, ja to zostawiłem, potem niestety to pojawiło, niestety, pojawiło się po raz wtóry. Zadałem na przykład takie pytanie, dlaczego w ogóle, jeśli on jest podróżnikiem w czasie, dlaczego w ogóle nawiązuje kontakt ze mną, dlaczego mi jest dane nawiązać kontakt ze mną. I może zacznijmy od tego w takim razie. Słuchajcie, ja wam powiem, człowiek, który biologicznie, można by było powiedzieć, wygląda na lat 30. Usłyszałem od niego, że urodził się po roku 2100. Po roku 2100. Że jest po prostu... On użył... posługiwał się polszczyzną na swój sposób, rodzajem polskiego języka, który był mieszanką angielskiego, polskiego, z jakimiś nawet wtrętami, słuchajcie, powiedziałbym, chińskimi też chyba, bo trudno mi to... Była ta komunikacja na pewnym etapie była dosyć trudna, ale on po prostu jakby powiedział, że wychodzi mi naprzeciw, dopasowuje przekaz tak, żebym go rozumiał. Więc pochodzi z roku, urodził się po roku 2100. Biologicznie wygląda na 30-latka. Zdrowa, że tak powiem, taka postura. Widać, że zdrowy, wysportowany, ale trudno w tym momencie powiedzieć, że, czy jest wysportowany, czy coś, dlatego że to jakby na etapie po prostu wizyty tego, co mi pokazał, okazało się, że ludzie z tego okresu już nie są tylko i wyłącznie biologicznymi tworami, ok? Nie są tylko i wyłącznie tak, jak my jesteśmy tam, że to wszystko jest biologia, jak Bozia dała. Że ludzie w tej sytuacji są kompletną symbiozą technologii, nanotechnologii, cyfryzacji, nazwijcie to, nie wiem, bo to tak naprawdę nie wiem nawet, jak to nazwać. Musiałbym się popytać po prostu, bo pewne słowa, które zostały użyte, nie mają kompletnego odniesienia ani sensu w tej chwili, w tej rzeczywistości. Słuchajcie, to tak jakby wam to wytłumaczyć. Gdybyście teraz wzięli człowieka sprzed, powiedzmy, z 45 roku i użyli do niego określeń typu smartfon, typu internet, typu transfer internetu, czy coś tam jeszcze, kompletnie by was nie rozumiał. I to mniej więcej było dla mnie też takie doświadczenie. Więc
za pomocą obrazów, odczuć jakichś przekazywanych mi, dosyć plastycznych, właśnie paradoksalnie bardzo wyraźnych, bardzo realnych. To było tak jakby to doświadczenie było takie, że ja to rozumiałem, o co chodzi, aczkolwiek nigdy nie będę w stanie prawdopodobnie wytłumaczyć wam szczegółów. Ludzie w tym momencie, z tego okresu, z którego on pochodzi, są kompletną symbiozą pomiędzy inteligentną technologią, cyfryzacją i wszystkim, czyli jest to człowiek, który jednocześnie jest rodzajem androida. Jest to człowiek, który jednocześnie jest... Jego jakby ciało w tym momencie stanowi połączenie z nanotechnologią i z pewnymi rzeczami, o których my jeszcze powiedziałbym, określilibyśmy to jako rodzaj czarów, marów, magii albo efektów specjalnych z Hollywoodu. Słuchajcie, próbowałem mu zadać pytanie, dlaczego ten kontakt jest akurat ze mną. I dostałem taki po prostu przekaz, który nie do końca jest dla mnie jasny, który sugerował, że jakby w mojej rodzinie, od kilku pokoleń, nie jestem osobą pierwszą. Nie jestem osobą pierwszą. Jedna informacja dotyczyła się mojego dziadka, co tłumaczyłoby akurat prawdopodobnie jego ultrainteligencję, bo był to człowiek o ultra utalentowany, ultra błyskotliwy. Nie do końca zrozumiałem, czy on sam, dziadek, był podróżnikiem w czasie, czy też człowiekiem, który z tym podróżnikiem, którymś podróżnikiem w czasie cały czas miał kontakt. To akurat jeszcze nie wiem tego. Jeszcze tego nie wiem, myślę, że się dowiem powoli. Bo jakby ten cały przekaz, który po prostu dostawałem, ujęty był w tej kategorii, że to są tylko, są pewne rzeczy, o których mogę usłyszeć, bo nie stanowią zagrożenia dla historii mojego życia. Nie są w stanie wprowadzić pewnej destrukcji. Tak przynajmniej tak to zrozumiałem. Czyli informacje są, które mogą być mi uchylone, ok? Słuchajcie, jedno co dało się zauważyć po prostu, to jakby te spotkania z tym podróżnikiem, widać było drobną różnicę, że raz po prostu, no, był w tym wieku 30 lat, raz w wieku jakby ciupeńkę troszeczkę starszym, ale ciągle sprawny, ciągle obudowany jakby w tym, będący jednocześnie tą symbiozą tego wszystkiego. Dowiedziałem się, że to on nie pochodzi konkretnie z jednego czasu do mnie, tylko trafia do mnie w różnych latach. Raz wykonuje podróż z 2130 roku, raz wykonuje podróż z 2120. Także jakby pełna w tym momencie swoboda, tak? Jego swoboda. Słuchajcie, zostało mi pokazane parę rzeczy. Na przykład, ja nie wiem, ja spróbuję choćby taki mały szwic wam zrobić. Jeśli chodzi o miasta. My mamy po prostu budynki, czasami budynki połączone są jakimiś korytarzami. W średniowieczu były budowane pewne tunele, prawda, pomiędzy jednym i drugim. Słuchajcie, budynki w tym okresie relatywnie dosyć proste, ale one mniej więcej wyglądały, ja wam spróbuję to naszkicować. To jest koszmar to, co ja rysuję, ale dobra, niech wam będzie. Ok, będziecie widzieli. Tak jakby bardzo podobne do siebie w większości i wszystkie łączone, słuchajcie, jakby jeden, drugi, trzeci, czwarty, pięćdziesiąty, sześćdziesiąty, siedemdziesiąty, osiemdziesiąty. Ja wam spróbuję to pokazać, nie wiem, czy to będzie widać. Potwierdźcie mi, czy to cokolwiek widać w ten sposób. No troszkę widać. To są budynki, tak? I one wszystkie są połączone. Pod ziemią, patrząc w lustro, nie naszkicuję wam. Pod ziemią też połączone, czyli po prostu wszystkie połączone tunelami, przejściami.
w jednej wielkiej, gigantycznej sieci. W jednej wielkiej, gigantycznej sieci. Co było ciekawe, że te jakby budynki nie miały... No macie to teraz, je rozwalę. I karty, i wszystko. Ojejku, sekundkę. No, szkurza twarz. No, spadła mi... Jeszcze spadła jedna, no. A, tak to jest. Słuchajcie. Te budynki nie miały okien. Te tunele to też nie były okna. Z zewnątrz wyglądały to po prostu jak wyglądały w takim jakimś kolorze. Uwaga, zaraz wam powiem o tych kolorach, bo to jest też ciekawe. Ja widziałem je w formie po prostu białej, tak? W momencie, kiedy zostałem wprowadzony do takiego budynku, do takiego tunelu, wszystko było przeźroczyste, czyli wszystko na zewnątrz było widać. I słuchajcie, to był jakiś materiał, który przypominał szkło. A jednocześnie w dotyku miałem wrażenie, tak jakby to było rodzajem żywej materii, żywej, nieżywej, rodzaj materiału, którego w życiu nie dotykałem. Bo wiecie, jak dotkniecie szyby, to szyba ma zupełnie inne wrażenie dotykowe, tak? Jak dotkniecie pleksiglasu, to jest zupełnie coś innego. Jak dotkniecie plastiku, coś innego. Nie umiem tego określić. Dziwny jakiś materiał, który dopasowywał się swoją przeźroczystością. Trochę na zasadzie weneckiego lustra, tak? Że z zewnątrz nic nie widać, a od środka widać wszystko, tak? Coś na takiej zasadzie, ale jakiś dziwny materiał. Nieprawdopodobnie, słuchajcie, nieprawdopodobnie jakiś taki odporny, twardy, jednocześnie tak jakby był strukturą troszeczkę ożywioną, ok? W tych pierwszych rozmowach, powiem wam szczerze, zadałem na przykład pytanie, jak długo ludzie żyją? To mnie najbardziej ciekawi. Jeśli byście mnie wysłali do przyszłości, to bardzo chętnie do przyszłości za pomocą wehikułu czasu bym się przeniósł, tylko z jednego powodu, bo jest domniemanie, że oni już wtedy będą znali sposób na nieśmiertelność. To znaczy może tak, nieśmiertelność jako taka nie jest po prostu możliwa, bo wyobraźcie sobie, że żyjecie na jakiejś planecie 5 miliardów lat, no to po pierwsze pod rządami PiSu to szłoby zwariować, a po drugie planeta by się może w tym czasie rozpadła, nie? Więc dobra, ale mówimy o przynajmniej tych kilkuset latach. Słuchajcie, ja się dowiedziałem od niego, że ta nieśmiertelność jest pewnego rodzaju nieśmiertelność, przedłużanie życia, ale jest zależna od inwestycji i zamożności. Czyli można ją kupić, ale jest kosztowna. Chyba że przysłużysz się na rzecz społeczności. Jesteś postacią, powiedzmy, wyjątkową, wybitną. Natomiast dla większości ludzi, to znaczy każdy teoretycznie mógł sobie pozwolić na wydłużenie życia, natomiast na te najdłuższe takie wydłużanie, z tego co zrozumiałem, mogą sobie pozwolić tylko ci, których na to stać. Ale jednocześnie dla wielu ludzi jest to napędem. To jest tak jak, wiecie, z domem. Jak ktoś ma dom, to zrobi wszystko, nie ma domu, tylko chciałby mieć dom, wymarzy sobie dom, no to się zaweźmie do roboty, żeby po prostu ten dom zdobyć. Dla wielu ludzi jest to też napędem do rozwoju, do inwestowania, do pozwolenia sobie, bo tam gotówki już nie było. Więc ja pomyślałem tak na takiej zasadzie, no to pewnie na zasadzie bitcoinów czy coś. I zostałem poinformowany, że to jest coś, co obecnie by może nazywamy kryptowalutami, ale bardziej zaawansowane i związane ściśle z człowiekiem. Okej? Tak jakby ultra moneta, ultra coin. Dobra, słuchajcie, jeśli chodzi o jego wygląd, teraz mogę wam powiedzieć o jego wyglądzie i wyglądzie w ogóle ludzi, co się dało ewidentnie zauważyć, nie to, że to był kostium czy cokolwiek, tylko tak jakby posiadali dodatkową skórę. Dodatkową skórę, która doskonale się dopasowywała do całości.
I to był rodzaj kombinezonu takiego biologicznego, chroniącego organizm. Rodzaj drugiej skóry, z którą dostają po prostu już zaraz po urodzeniu, dostają coś takiego i z tym rosną, z tym żyją w pełnej właśnie symbiozie. Co chroni tych ludzi przed, dajmy na to powiedzmy, chorobami, tak? Tak jak my moglibyśmy to zrozumieć, ok? Co jeszcze? Bo ja przerzucam w tej chwili, wiecie, te obrazy, słuchajcie, one były tak nieprawdopodobnie wyraźne, że ja żałuję, że ja nie jestem malarzem, bo ja bym je wam namalował. Tak byłoby najprościej. A nie jestem malarzem. No kurczę, ten. Jedna z ciekawostek, na przykład dowiedziałem się jedną rzecz, że ponoć ten kontakt już też nie jest pierwszy w moim życiu. Usłyszałem taką wręcz, powiedziałbym, absurdalną, dla mnie absurdalną myśl, że to na przykład, że dostałem się kiedyś do telewizji, do Big Brothera, to jest jakby tam był ciąg przypadków, które ja zawsze uważałem, że to jest rodzaj prawa przyciągania, wiecie? A ja się dowiedziałem, że to wcale nie był przypadek, że to był wpływ. Wpływ kontaktu, którego nie byłem świadomy. To mogłoby stanowić pewne wytłumaczenie, bo ja już kiedyś rozmawiałem z wami o takich sprawach, całego tego dostania się do tego programu, tych pewnych absurdów, tego, że mówiłem już dużo wcześniej o tym, że się do niego dostanę, zanim jeszcze ktokolwiek powiedział, że będzie druga edycja. Już wam kiedyś opisywałem, możemy sobie wrócić do tego tematu, jak będziecie chcieli. Czy choćby sprawa tego, że zostałem jako jedyny polski brzuchomówca zaproszony do Las Vegas, gdzie widziałem w telewizorze gwiazdę po prostu amerykańską, jedną, i tak sobie pomyślałem, a poznam kiedyś tego człowieka, potem zostałem zaproszony na festiwal w Stanach Zjednoczonych, w Las Vegas, no i mało tego, na mój występ akurat ten człowiek przyszedł, bo po prostu tak się zdarzyło. Ja myślałem, że to są pewne przypadki, że to przyciąga człowiek. Okazuje się, że nie, że tutaj przynajmniej w moim przypadku, że to tak nie było, że to jest ponoć, teraz nie wiem, czy mam w to wierzyć, ponoć wynik wpływu delikatnego na moje życie. Wpływu zewnętrznego w tej sytuacji, wpływu tego podróżnika. Słuchajcie, ciekawostkę wam powiem. Została mi pokazana po prostu, jak ludzie się odwiedzają. I poniekąd nie odwiedzają się fizycznie. Ale jest to w formie takiej, że tak naprawdę nie robi absolutnie różnic. Dostaje się po prostu takie, wiecie, nie wiem jak wam to powiedzieć, rodzaj okularów, ale one są... No okulary to mniej więcej wyglądają tak, nie? Te gogle wyglądają tak. To jest coś, co po prostu przykładacie, co otacza waszą głowę, a jednocześnie przestajecie odczuwać, że to w ogóle macie. Doświadczacie w tym momencie absolutnie, bardzo wyraźnej, absolutnie realnej wizji bycia w jakimś miejscu, które chcecie odwiedzić lub osób, które odwiedzacie. Okej? Jesteście po prostu w pomieszczeniu, w którym siedzicie, ale tak naprawdę wasz umysł jest kompletnie przeniesiony do tej innej rzeczywistości, gdzie nie tylko widzicie tych ludzi. Bo my mamy to wyobrażenie takie, że coś wirtualna rzeczywistość fajnie, ale to jest tylko obrazek. Nie, słuchajcie. To było namacalne, dlatego że tą osobę po prostu, z którą rozmawialiście, mogliście uścisnąć rękę, po prostu porozmawiać, czuć. To było wrażenia również zapachowe, czyli krótko mówiąc, jak postanowiliśmy sobie kawę wypić, tak jak się pije w Europie jeszcze teraz, okej, to ta kawa smakowała. Ona miała temperaturę, ona miała teksturę, ona miała wszystko. I była bardzo dobra, nawiasem mówiąc. Także to jest doświadczenie wirtualne, ale doprowadzone do takiego momentu, że nie jesteście, nie ma ani jednego dosłownie punktu, słuchajcie, w którym moglibyście w którym moglibyście powiedzieć, że to nie jest realne. Ale to jest doświadczenie wirtualne, więc odwiedzanie się wyglądało jakby w ten sposób. Zadałem też pytanie na przykład o Polskę. Tak? No bo przecież troszeczkę mówi jakby mieszanką polskiego czy cokolwiek. I słuchajcie, usłyszałem, że po prostu zobaczyłem zdziwienie.
I usłyszałem coś takiego, że przecież coś takiego już od 50 co najmniej lat nie istnieje. I został mi pokazany obraz jakiegoś skansenu, czegoś, co wygląda jak skansen, otoczony murem, kompletnie odcięty od tych cywilizacyjnych różnych rzeczy na zewnątrz i ludzie żyjący po prostu jak w XVIII wieku. Przepraszam, w XVIII wieku. Z zewnątrz po prostu... No skansen, no słuchajcie, skansen, po prostu skansen. Tak zostało mi to pokazane. Coś takiego już od 50 lat nie istnieje. To znaczy w jego pojęciu tego podróżnika w czasie nieistniejący kraj od 50 lat. I teraz powiem wam tak, bo rozmawiamy sobie tak w tej chwili luźno. Dowiedziałem się na przykład coś takiego, że nie ma czegoś takiego jak politycy, tylko są strażnicy kodów, wyznaczenie po prostu w każdym krańcu świata. Wróćmy do tego białego koloru, co wam mówiłem, że ja to widziałem w charakterze białym. Tak jak białe kopuły, te białe budynki. Dowiedziałem się, że kolory zależne są od obserwatora. Że kolorystyka zależna jest od obserwatora. Czyli jak postanowisz, jak zadecydujesz, tak wszystko może stać się oświetlone, piękne, kolorowe, albo białe, biało-czarne, jak chcesz. To oczywiście dało mi możliwość chwileczkę takiej zabawy w kolorystykę, gdzie po prostu faktycznie to wszystko się zmieniało pod wpływem dosłownie mojego tylko i wyłącznie myślenia, wiecie? Jeszcze w jednym pomieszczeniu, pamiętam, stała jakaś rzeźba, podobna do greckich, nieprawdopodobnie, przepraszam, realna, no coś się dzieje, coś, słuchajcie mnie. Może nie za wiele powinienem mówić. Słuchajcie, zobaczyłem taki jakiś rodzaj rzeźby greckiej, więc sobie pomyślałem, tak, no kurczę, no nawet no, wykopali gdzieś tam, tak, archeolodzy. Okazało się, że nie, słuchajcie, że to był hologram. Hologram idealny, który jednocześnie można było dotknąć i czuć. Czyli ja tego dotknąłem, to było zupełnie jak słuchajcie, jak rzeźba. Zupełnie twarde w odczuciu i tak dalej, po prostu jak z kamienia. I zostało mi to po prostu pokazane, że w momencie wyłączenia guzika ta rzeźba znika. Czyli krótko mówiąc, był to tylko hologram. I teraz powiem wam tak, bo sobie rozmawiamy w ten sposób. Tak jak wam powiedziałem, no ja się lubię dzielić różnymi wizjami i poddawać je pod dyskusję czy cokolwiek. Gdybyście mnie zapytali o emocjonalne takie przekonanie, to jestem przekonany, że to był jednak mimo wszystko podróżnik w czasie. Ok? Emocjonalnie. Racjonalnie z kolei znowu będę poddawał to prawdopodobnie jeszcze pod dyskusję, będę przez całe życie się z tym tematem borykał. W każdym razie pomyślałem, że chyba będę to kontynuował, na ile oczywiście mogę, te próby kontaktu, na ile oczywiście mogę, bo intencja tego podróżnika była po prostu taka, żeby dzielić się ostrzeżeniami. Czyli coś ma do przekazania i będzie miał do przekazania i w tym momencie ja bym chętnie tego po prostu wysłuchał. Fantastyczna przygoda, powiem wam szczerze. Nie spodziewałem się nigdy czegoś takiego. Chociaż różnych już bardzo realnych wizji doświadczałem w życiu. Bo ja ciągle z tym tematem pracuję. Uważam, słuchajcie, że każdy powinien. Każdy powinien. Bo tam jest, kurczę, pod tymi, tam w tych szarych komórkach siedzi taki, kurczę, potencjał, że to, słuchajcie, nie dacie, nie, my nawet nie jesteśmy w stanie tego liznąć jeszcze. On mnie zachęcał do tego, żebym jednak mimo wszystko się odważył go słuchać. Mam trochę ten dylemat, bo to, kurczę, tak naprawdę nie wiadomo nigdy, co z tym fantem zrobić. Jednak uważam, po realności tych wizji, po realności tego, co zobaczyłem, to słuchajcie, to zupełnie jakbym został przeniesiony w moim umyśle do czegoś tak wyraźnego, tak namacalnego, tak pełnego wrażeń,
że tak naprawdę nie wiadomo w tym momencie, co z tym zrobić. Nie wiadomo, człowiek nie wie, co po prostu, jak to do tego tematu począć. Podejść. Jak do tego tematu podejść. Będę to kontynuował. Będę to kontynuował, bo ciekawość mnie zżera. Ciekawość mnie zżera. Dobra, słuchajcie, to jest coś, co chciałem się koniecznie dzisiaj z wami podzielić. Ja wiem, że to zupełnie odbiega od wszelkiego rodzaju wizji i odczuć, którymi się z wami dzielę. Zawsze podkreślam, że nie do końca wiem, skąd one się biorą, w jaki sposób one się biorą. Okej? Ale jak pojawia się coś takiego, to się po prostu dzielę, dlatego żeby się podzielić i nie ukrywać tego po prostu przed wami. Ja wiem, za chwilę tam ktoś powie, a tam coś tam sobie wymyślił, może tak, może nie. To było zbyt realne. Ja potrafię wyczuć różnicę pomiędzy tym, co sobie wymyślę, okej? Co sobie wyobrażam, mam bardzo bogatą wyobraźnię, to muszę wam powiedzieć, a pomiędzy takimi wizjami, które przekraczają, które, może inaczej, jak trenuję swoją wyobraźnię wizualną na przykład, aby uzyskać ten poziom, który został mi jakby dany w momencie tej wizji. Czyli to jest poziom, który tak naprawdę, do którego ja gdzieś tam dążę, chciałbym go osiągnąć, ale jeszcze go nie mam. Ja po prostu to czuję, że jeszcze go nie mam. Ja mogę zamknąć oczy, ja mogę sobie wyobrazić tą kamerę tutaj, która jest przede mną, światło mniej więcej, tak, coś, ale to nie jest aż tak wyraźne jak to, co zostało mi pokazane w tym przekazie. Jedno podsumowanie teraz, no takie zostawimy, potem zrobimy sobie przerwę i przejdziemy do kart, dobra? Podsumowanie. Jakby nie wiadomo dlaczego, ja wam powiedziałem coś takiego, że miałem takie przeczucie, że za 50 lat Polski nie będzie. Tutaj nagle w zupełnie innym przekazie potwierdza się ta myśl, że czegoś takiego jak Polska nie będzie. Tylko tutaj dostałem tą wiadomość jakby z innej perspektywy. Z perspektywy za gdzieś te 100 ileś lat. Tak, że od 50 lat już czegoś takiego nie ma. Jest jakiś rodzaj skansenu. Tak zostawmy to, w ten sposób. W ten sposób to zostawmy, a ja będę oczywiście w miarę rozwoju tego eksperymentu mojego takiego w tym momencie, bo przyszło, dobrze, okej, wiele rzeczy przychodzi, ale to było tak wciągające, że ja nie mogłem się po prostu powstrzymać. Ja zostawiłem dosłownie wszystko na rzecz doświadczenia tego, na rzecz rozgryzania tego tematu. I wiem jedno, że będę musiał się wykazać ogromną cierpliwością, żeby wyciągnąć jeszcze więcej z tego kontaktu. Jeśli chodzi o podróżników w czasie, słuchajcie, to niektórzy oczywiście powiedzą, to jest niemożliwe, niemożliwe. Niestety okazuje się, i tutaj można by się odwołać do Stephena Hawkinga i do różnych innych badań, coraz więcej fizyków, Hawking na przykład, uważał, że jak najbardziej można poruszać się w czasie. Że będzie to możliwe, że nauka już jest blisko. Więc zanim ktoś się zacznie śmiać z czegoś takiego, to może zachęcałbym do otworzenia oczu, umysłu i przyjęcia tej możliwości, że jednak z punktu widzenia wielu fizyków i naukowców jest to gdzieś jakoś prawdopodobne, chociaż są dyskusje, czy będzie to możliwa podróż tylko i wyłącznie do przeszłości, a do przyszłości już nie. Są różne dyskusje, ale jest to brane pod uwagę, tym bardziej, że w czasie II wojny światowej naziści pracowali nad maszyną czasu. Ja jestem skłonny powiedzieć, że im się udało. Ok? Dlatego paru zniknęło i nigdy się o nich nie dowiemy. Nie zostało to użyte w wojnie czy cokolwiek, ale przydało się. Paru z tego skorzystało.